Witam Państwa serdecznie. Dziś mamy środę, 26 dzień września. Jesteśmy w Lublinie, w studiu telewizji Idź Pod Prąd i zapraszamy na program Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj z nami bardzo zacny gość, redaktor Hanna Shen, prosto z Tajwanu. Dzień dobry, witam Państwa. Pojechali do Ameryki i zostawili nas samych i teraz będziemy musieli się męczyć, a co najgorsze, Państwo będziecie się musieli z nami męczyć. Ale pozdrawiam wszystkich, także tych w Ameryce, niech się tam dobrze mają, odnoszą sukcesy i do nas wracają. Damy radę, dzisiaj naprawdę super temat. My już tutaj z panią redaktor wymieniliśmy pierwsze spostrzeżenia i no to, co się stało wczorajszego późnego wieczoru polskiego czasu, czyli przemówienie prezydenta Donalda Trumpa na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, to rzeczywiście przynajmniej w mojej ocenie no jakiś taki kamień milowy, przemówienie, którego jeszcze takiego przemówienia nie słyszałem. Będziemy analizować ten temat, ale również powiemy dużo o sprawach chińskich, także myślę, że warto będzie spędzić z nami tę godzinę najbliższą, którą mamy przeznaczoną na program. Przemówienie na forum, na 73. zjeździe Organizacji Narodów Zjednoczonych, przemówienie Donalda Trumpa, było o Polsce dwa razy, ale przemówienie miało no, takie cechy, że było takim pokazaniem, co Ameryka robi dla świata, pokazaniem, jak Ameryka działa w różnych rejonach świata, na Dalekim Wschodzie, na Bliskim Wschodzie, w Europie, w Ameryce Łacińskiej. I również pokazanie wszelkich zagrożeń światowych, bardzo ostra i taka jednoznaczna krytyka komunizmu. No dla mnie to przemówienie naprawdę wielkiego męża stanu i człowieka, który mógłby być prezydentem wolnych ludzi, wolnego świata. Poproszę teraz panią redaktor o pierwsze wrażenia z tego przemówienia i będziemy też analizować, co tam się działo po kolei później. Tak, rzeczywiście, to takie, no, my skupiamy się bardziej na tym, że, no, że wymienił nas Polskę dwa razy, raz nawet Warszawę, także to chyba główne wiadomości wokół tego są, a to jest rzeczywiście takie no, przemówienie, tak naprawdę taki program dla wolnego właśnie świata, co można było już zrobić i co Trump już zrobił i co jeszcze jest do zrobienia. I jak tak sobie myślałam, jak w jednym zdaniu to podsumować, to przemówienie, to takie główne hasło, to ono się cały czas pojawia, ten główny temat, ale na końcu, kiedy Trump mówi o tym, jaki zostawimy ten świat jakie narody dla dzieci, to wtedy tam pojawia się to główne słowo, patriotyzm. On właśnie mówi, że to jest ta wartość, o której mamy się skupić, wokół tego budować. I to jest takie, bądź patriotą po prostu, kochaj swój kraj, mów o tym, działaj dla swojego kraju. To było takie dla mnie bardzo, bardzo takie wzruszające właśnie, że to jest najważniejsze. I może też takie nie takie ważne, ale no też warto zwrócić, ono było takie bardzo amerykańskie to przemówienie, dlatego że no zaczęło się już tak po amerykańsku. Amerykanie zawsze mówią o swoich sukcesach i on właśnie od tego zaczął. O jakie sukcesy już odniósł i to jest właśnie bardzo takie amerykańskie. Też takie odniesienia do amerykańskiego indywidualizmu, który mówi o tym, że no, mamy być jednostkami odpowiedzialnymi, które szanują inne, a on to przeniósł na taki poziom narodów, to znaczy, że właśnie narody mają respektować prawa innych, ale jednocześnie państwa, rządy tych narodów mają dbać o bezpieczeństwo i interesy swoich własnych obywateli. Także to było takie bardzo amerykańskie, a i to cały czas potem jeszcze wracało. No ale tak jak mówię, no właśnie tak jak pan powiedział, że to no, dotyczyło tak wielu tematów i tak wiele ważnych rzeczy zostało powiedzianych w tym przemówieniu, że naprawdę warto przeczytać, jeszcze raz posłuchać, wrócić do tego. Naprawdę warto. Ja myślę, że te lewackie elity, które słuchały, to one się tam śmiały, to było nawet słychać, podobno najwięcej właśnie Niemcy. Ale no myślę, że to było taki kubeł zimnej wody dla nich, bo pokazuje, jak inna jest wizja świata Trumpa od ich wizji. I co więcej, wydaje się, że ta wizja jest bardzo przemawia do ludzi, niekoniecznie do polityków, ale przemawia do ludzi, którzy słuchają Trumpa w wielu miejscach na świecie. Odnośnie tego, czym się miał chwalić, to rzeczywiście wymienił tutaj to, że giełda amerykańska w tym momencie ma najwyższe notowania w historii. Spadło znacznie bezrobocie, stworzono ponad 2 miliony miejsc pracy, z czego 500 000 można powiedzieć w produkcji, czyli są to miejsca produkcyjne w przemyśle. Ogromne, największe w historii obniżki podatków, budowa muru na granicy z Meksykiem i ogromne środki na armię. Pokazanie tego, że armia amerykańska jest po to, żeby chronić właśnie wolność Amerykanów, żeby gdzie trzeba będzie też walczyć o wolność demokracji, o wolność świata.
Później przeszedł do, po kolei, z naszej perspektywy, od Dalekiego Wschodu. Najpierw powiedział Trump o porozumieniu z Kim Jong-unem. Tutaj pochwalił osobiście trzy osoby i to było chyba jedyne miejsce, kiedy z nazwiska wymienił trzech polityków. Podziękował prezydentowi Korei Południowej, premierowi Japonii i prezydentowi chińskiemu, Xi Jinpingowi, którego z kolei później nazwał swoim przyjacielem, mówiąc o tym, że Chiny są nie fair, że Chiny grają nie fair, kradną technologię i w tym momencie Chiny są obłożone cłami i będzie Trump dążył do tego, żeby naprawić, można powiedzieć, tę relację, żeby była właściwa i fair w dwie strony, relację chińsko-amerykańską. Ja przyznam, że jak słuchałam tego fragmentu o Korei Północnej, jak zaczął składać podziękowania, to troszkę się uśmiech na mojej twarzy pojawił, dlatego że pewnie Państwo pamiętacie, jak to kilka razy nam w Polsce mówiono, że my to możemy odegrać jakąś rolę w tym konflikcie z Koreą Północną, że tam może to do nas przyjedzie Trump z Kim Jong-unem i się spotkają, a to, że będą, my tam jakąś negocjację możemy prowadzić. No Trump jasno powiedział, no myśmy tam nigdzie nie byli i my pewnie, podejrzewam, że ci pracownicy koreańscy niewolnicy nadal u nas jeszcze są, że ta w tej ambasadzie koreańskiej nadal działają polskie firmy. To są te rzeczy, które powinniśmy zrobić, ale pewnie tego, co mieliśmy zrobić, to jeszcze do końca nie zrobiliśmy. Także to taka trochę ironia, ale to też warto o tym wspomnieć. Docenił tych, którzy rzeczywiście coś tam się starali się zrobić, ale ważne też, że mówiąc o tym, co zostało już zrobione, to powiedział, że wiele jest jeszcze do zrobienia i że cały czas Ameryka jasno mówi, powiedział to Trump, że sankcje mają być utrzymane, dopóki nie będzie pełnej denuklearyzacji. I to jest cały czas to amerykańskie stanowisko, które trzeba przypominać już nie tylko Korei Północnej, ale niestety okazuje się, że także trzeba przypominać Korei Południowej, bo chociażby te ostatnie rozmowy, które się odbyły pomiędzy Koreą Południową a Północną, to Korea Południowa, przedstawiając plan tych rozmów, to no tam denuklearyzacja to była gdzieś na samym końcu i dopiero reakcja administracji amerykańskiej, trochę musieli potrząsnąć Koreą Południową i okazało się, że no to jednak będzie główny temat rozmów i tak się stało. Także widać, że tutaj Trump ma tą rękę na pulsie i cały czas przypomina, że to jest podstawowy warunek. Okej, okay. Później przeszedł prezydent Trump do bliżej nas, na Bliski Wschód. Powiedział o sytuacji w Syrii, powiedział o ważnej roli sojusznika Stanów Zjednoczonych Arabii Saudyjskiej, drugiego sojusznika Izraela, o ważnej roli dlatego, żeby terroryzm, który tam podnosi głowę, no nie mógł się rozwinąć i skrytykował ostro, bardzo ostro Iran. Powiedział Trump, dlaczego Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia nuklearnego i tak samo jak w przypadku właśnie Korei Północnej zapowiedział, że no będzie musiało się zmienić podejście Iranu, czy generalnie praktycznie, nie wiem, no zmiana w Iranie musiałaby być, żeby tutaj mógł być możliwy powrót do współpracy. Pani redaktor? Tak, no w tej części świata, jak się odniósł, to rzeczywiście dużo było o tej walce z terroryzmem, o tym, że ISIS właściwie już został pokonany, co też tak niespecjalnie się chce mówić na świecie, że to się też udało dzięki Trumpowi. Mówił o Syrii, ale także mu przypomniał Asadowi, że no oczywiście ważne jest, aby znaleźć polityczne rozwiązanie dla tego problemu, takie, które będą także respektować obywatele Syrii, ale jeżeli Asad użyje broni chemicznej, to Trump przypomniał, że no na pewno wrócą Amerykanie do gry, będą na to na pewno zareagują. Mówiąc o tym Bliskim Wschodzie, jest taki ten ważny punkt, który myślę odnosi się do innych także miejsc, także do nas mówił tutaj. On wspomniał o Jordanie, który przyjmuje uchodźców w Syrii i wtedy powiedział, że Jordan to jest taki dobry przykład państw tego, jak traktować. To znaczy uchodźcy powinni być jak najbliżej swoich domów, swojej ojczyzny, po to, żeby no, to, i to powinno być celem, żeby wrócili, bo mają wrócić i odbudowywać swoje domy i ojczyzny. I to był, wydaje mi się, taka wiadomość, takie przesłanie do tego, co ogólnie się dzieje a propos migracji, że one nie mają być jakimiś specjalnymi kanałami, łodziami przesyłani gdzieś daleko, tylko mają być blisko i tam ma być im udzielana pomoc po to, żeby mogli szybko wrócić. Tak, następnie prezydent Donald Trump przeniósł się do Europy. I tutaj zaczął, jeszcze nie wymieniając państw europejskich, pokazał właśnie, to jest głównie przeciwko Niemcom oczywiście, przytyczek w kierunku Niemiec, powiedział o tym, że Stany Zjednoczone krytykują państwa, które nie ponoszą kosztów obrony wspólnych wartości.
Głównie Niemcy, jak dobrze wiemy, no, mają wystawiony przez Stany Zjednoczone długi i można mieć poważny rachunek za to, że nie ponoszą kosztów obronności, nie ponoszą wydatków na obronność, a przecież żołnierze amerykańscy stacjonują w Niemczech, tam jest najwięcej w Europie żołnierzy amerykańskich. Powiedział, że USA nie będzie dalej chronić takich krajów za nic. Skrytykował, później właśnie pochwalił Polskę za zaangażowanie się w budowę rurociągu Baltic Pipe, który pomoże nam, czy pozwoli nam sprowadzać gaz z szelfów norweskich, i skrytykował już wprost Niemcy, mówiąc, że jeżeli nie zmienią swojego podejścia, to się całkowicie uzależnią od Rosji. Proszę bardzo. Tak, to był taki fragment, który myślę, że Niemcom najtrudniej było słuchać, i stąd ten taki śmiech. Wydaje mi się, że taki śmiech po prostu ze złości, inaczej nie mogli zareagować. No i bardzo dobrze, że my znaleźliśmy się. Znaczy ta przemowa Trumpa, to, tam jeszcze raz później się to pojawia, że Stany Zjednoczone chcą współpracować z krajami, które no, chcą z nimi współpracować, wyznają te same wartości, są gotowe do współpracy. No i on właśnie tutaj między innymi przeciwstawił Polskę i Niemcy. To znaczy rzeczywiście Polska na tych wielu... w wielu aspektach. Polska chce się bronić, ale chce być także niezależna energetycznie. Wskazał no właśnie to, co nas łączy. To jest też takie mówienie do nas, do Polaków. Widzicie, chcemy tego samego. Chcemy suwerenności, niezależności, bezpieczeństwa. Mamy wspólne wartości. To jest kilka razy Trump w tym przemówieniu mówił do nas, do Polaków, do narodu polskiego, że ten sojusz jest możliwy. I to jest to dla nas szczególnie, to przesłanie jest bardzo ważne. Ja właśnie też tak się zastanawiałem, dlaczego Donald Trump nie adresował, czy nie chwalił polskiego rządu, ani polskiego prezydenta, z którym przecież spotkał się kilka dni temu oficjalnie, a wczoraj podobno miał znowu kolejną rozmowę. Zwracał się właśnie do narodu polskiego. W późniejszym momencie, kiedy wymieni cztery kraje, czy cztery narody, które są właśnie jakoś specjalnie przez niego zauważone, to też mówił właśnie o narodzie polskim, który właśnie no, walczy o wolność. Nie mówił o polskim rządzie. Tak, znaczy to nawet w czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy, tam parę razy oczywiście wspomniał prezydenta, ale bardzo często mówił o Polsce i Polakach. Ja myślę, że Donald Trump przez to, że był w Polsce, że zobaczył Polaków, że zobaczył ich przywitanie Polaków, reakcję Polaków, to on wie, że jak my, mniej więcej rozumie Polaków, wie jak oni myślą, jak oni traktują Amerykanów, jaki mają stosunek do niego, do Donalda Trumpa, i on tutaj nie musi się zasłaniać jakimś rządem, politykami, on też wie, że to może się zmienić w każdej chwili, a jednocześnie no na pewno wie, jakie odczucia są i jakie pragnienia mają Polacy, bo to zobaczył na własne oczy. I to, ja myślę, że to było takie doświadczenie, to było naprawdę coś cennego. To, że on przyjechał i zobaczył to na własne oczy, to teraz może właśnie tak do nas mówić. To on może się bezpośrednio do nas zwracać, nie musi korzystać z żadnych pośredników, żadnych partii, polityków, tylko może bezpośrednio mówić do Polaków. Oby Polacy go w jak największej liczbie słuchali i brali właśnie sobie do serca, szczególnie to, co mówi o wolności, o walce z biurokracją. To jest to, z czym Polska naprawdę ma problem w dalszym ciągu. Tak, także warto, żeby tak czasem może nie słuchać tego, co mówią te media mainstreamowe o tym przemówieniu, bo one się będą skupiać na tym, że Trump nas wymienił, a to znaczy, że my wyszliśmy z izolacji. I to oczywiście zawdzięczamy nam rządzącym nami, ale właśnie żeby posłuchać i czytać się w to całe przemówienie, żeby posłuchać to, co on mówi, jakie wartości są ważne, co jest ważne, jak ten świat według Trumpa powinien być uporządkowany, żeby no, wszystko w nim działało. Dokładnie. Po tym, jak mówił prezydent Trump o Europie, powiedział jeszcze o imigrantach w tym kontekście, że skrytykował tolerowanie przemytu ludzi i tolerowanie nielegalnej imigracji, która niszczy społeczeństwa, gdzie nielegalni imigranci zasilają gangi, zasilają przestępczość, i ostro pojechał, można powiedzieć kolokwialnie, po komunizmie i socjalizmie. Wymienił tutaj jako przykład Wenezuelę i reżim kubański, który wspiera Wenezuelę. Powiedział właśnie o Wenezueli jako o kraju, który naprawdę kiedyś był jednym z najbogatszych krajów świata, kiedy cena ropy była wysoka i dochody ze sprzedaży ropy były właściwie dystrybuowane. W tym momencie Wenezuela jest krajem upadłym, mimo iż praktycznie, no można powiedzieć, śpi na ropie, czy ropa może tam płynąć zamiast wody w kranie.
Trump jasno zdefiniował, jest to wina komunizmu i socjalizmu i wezwał wszystkich, którzy słyszą czy słuchają jego przemówienia, do powstania przeciwko socjalizmowi i komunizmowi. Tak, to przemówienie miało takich parę zdań perełek i to jedno z tych zdań perełek to jest właśnie to, kiedy mówi o socjalizmie i komunizmie. Ja to puściłam na Twitterze, on mówi właśnie, że kraje, które wszędzie tam, gdzie socjalizm i komunizm był praktykowany, no to wyprodukował cierpienie, korupcję, rozkład. No i właśnie tak, że wezwał, żeby inne kraje no, odrzuciły właśnie socjalizm. Ja myślę, że mówił to także no, właśnie do nas i do naszych rządzących, że programem nie jest socjalizm, programem jest wolność gospodarcza i w ogóle wszelkiego rodzaju wolności. A troszeczkę wcześniej powiedział jeszcze inne zdania, które też wydawały mi się bardzo ważne. On mówił o globalizmie. To przemówienie to jest antysocjalizm, antykomunizm, antyglobalizm. I on tam powiedział między innymi, że Ameryka jest rządzona przez Amerykanów, odrzucamy ideologię globalizmu, przyjmujemy doktrynę patriotyzmu. Tu zaczyna mówić o tym patriotyzmie. Narody muszą się bronić przed zagrożeniami światowego rządu. Czyli to jest, no, wyraźnie mówi, coś takiego jak socjalizm, komunizm, globalizm, jakieś te głupoty o światowym rządzie. To jest to, co my zupełnie odrzucamy. To nie jest nam bliskie i mówi do nas, żebyśmy to także odrzucili. Tak, tak. Dla mnie też właśnie ten fragment to było zaoranie tego tak zwanego NWO, czyli New World Order, gdzie rzeczywiście wezwał, poza tą pochwałą patriotyzmu, wezwał ludzi czy kraje do walki o niezależność i suwerenność swoich państw. Tak, tak. To jest taki w Europie to trochę mówi Orban, ale wśród innych przywódców, no niestety wśród naszych takiego języka nie ma. Wręcz jak się słucha naszych polityków, a zwłaszcza premiera Morawieckiego, to niestety tej nowomowy, tego nowego porządku słychać bardzo, bardzo dużo, typu ten zrównoważony rozwój, prawda? No to jest właśnie ten język tego globalizmu, tego socjalizmu, tej międzynarodowej komunistycznej, międzynarodówki komunistycznej, takiej właśnie antytrumpowskiej. Tak, także tutaj jest wezwanie do naszych rządzących, niech się wsłuchają w to, co mówi prezydent Trump. Może zobaczą, że oni nie idą w tym kierunku całkowicie. Wymienił właśnie w tym momencie konkretnie kilka krajów. Po kolei to były Indie, Arabia Saudyjska, Izrael i Polska. I tu mówił właśnie o narodzie polskim. To takie no, dodatkowe uhonorowanie, bo pokazał właśnie tych swoich sojuszników, czy sojuszników Stanów Zjednoczonych w kluczowych regionach świata. Tak, no to jeżeli chodzi o Polskę, to jest taka perełka, bo on rzeczywiście umieścił Polskę wśród tych krajów w różnych miejscach w świecie, wśród tych krajów, które Ameryka widzi jako sojuszników, który prezentuje jakieś wartości, które dzieli z Amerykanami. No pochwalił Indie za to, że są wolnym społeczeństwem, że budują swoją klasę średnią. Pochwalił Arabię Saudyjską za to, że jest próba reform tam prowadzona w tej chwili. No i Izrael za to, że jest kwitnącą demokracją. I o Polakach powiedział jako o wielkim narodzie, który broni swojej niepodległości, bezpieczeństwa i suwerenności. No to są też te wartości, które wcześniej Trump wspominał, że są właśnie bardzo drogie jemu i Amerykanom. Także to jest coś, co znaczy, co, dobra wiadomość dla nas, Trump widzi nas jako sojuszników, Amerykanie widzą nas jako sojuszników, na tym należy budować i właśnie stąd należy spojrzeć na te punkty, o których on mówił. Nie dla socjalizmu, nie dla globalizmu, nie dla takiej chaotycznej imigracji. Jeżeli zaczniemy iść tą drogą, no to jesteśmy sojusznikiem na długie lata. Tak jest. No i zakończenie, które było bardzo dla mnie wzruszające, bo właśnie czekałem na odniesienie do Boga. Wcześniej w pewnym momencie prezydent Trump powiedział, że wolność polega też na tym, że to jest wolność to worship, czyli żeby oddawać cześć temu, temu w co kto wierzy, nie mówiąc jaki to jest Bóg, ale że każdy człowiek powinien mieć taką wolność na całym świecie. Natomiast na koniec już konkretnie mówił o Bogu Biblii, podziękował mu za jego łaskę, za jego dobroć, oddał mu chwałę i prosił Boga o błogosławieństwo dla narodów całego świata. To odwołanie do Boga jest bardzo częste w przemówieniach Trumpa i właśnie ono pada na końcu. Ja tylko chciałam, żeby wtedy kamera pokazała właśnie ten tłum, no, tych słuchających, jak oni reagują na to, bo to są słowa, które w takiej instytucji jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, no to tam niemal chyba z sufitu spadał sufit niemal, że oni myślę, że byli tam naprawdę wszyscy wściekli, no ale dobrze, że takie słowa padają. Szkoda, że nie padają z ust polskich przywódców, że takich silnych, mocnych przemówień nie mają polscy przywódcy.
Tam na końcu też Trump powiedział tak dokładnie, czym jest Ameryka i co jest dla Ameryki ważne. Powiedział, że właśnie ten majestat wolności, godność jednostki, samorządność w tym sensie, że narody same rządzą sobą, rządy prawa. No i ta kultura w Ameryce, która jest właśnie, ma bronić wolności, ale także ważna jest silna rodzina, ważna jest wiara, głęboka wiara. Ważne jest poczucie niezależności i że Ameryka fetuje swoich bohaterów i docenia tradycje. To przypomniało mi się, nie tak dawno słuchałam jakiegoś programu, w którym wystąpił pan Ziemkiewicz i mówił, że a propos wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych, że no dobrze, żeśmy pojechali do tej Ameryki i mówiliśmy w końcu o interesach, a nie o tam Puławskim i Kościuszce. I pomyślałam sobie, że to jest takie zupełne niezrozumienie takiej właśnie Ameryki tradycyjnej, którą prezentuje Donald Trump. To znaczy dla nich oczywiście trzeba rozmawiać o interesach, ale oni mają też czas o tym, żeby mówić o bohaterach i oni bardzo cenią tych, którzy cenią swoich bohaterów. Dlatego ważne, aby o tym też mówić. I to się w tym przemówieniu także pokazało. Pięknie powiedziane, tak. Właśnie to było przemówienie pełne takiego amerykańskiego ducha, który my chcemy wam właśnie, naszym widzom, pokazać, zarazić. No teraz duża część naszej redakcji, włącznie z pastorem Chojeckim, jest właśnie w Ameryce i nasiąka tym duchem amerykańskim. Właśnie takiej wolności, miłości do innych, cenienia właśnie swojej historii, bohaterów, ale też takiego cenienia drugiego człowieka. Niestety nie jest to duch europejski i właśnie tych polskich jelit, o których ostatnio tak, no, możemy niestety tylko ze smutkiem mówić. Tak, to rzeczywiście. Tak jak często mówimy Zachód, ale właśnie tak ten Zachód można podzielić, bo ta Ameryka i Europa jest bardzo inna. Ja mogę mówić o swoich doświadczeniach, kiedy pojechałam na studia do Stanów Zjednoczonych, to na początku tych studiów ja byłam właśnie w takiej grupie studentów z Europy i widziałam właśnie tę różnicę, często taką właśnie no, ironiczną i śmianie się z wielu reakcji Amerykanów, a taka wyższość, my Europejczycy prezentowaliśmy jakąś wyższość, no oni są tacy naiwni, zadają pytania, które się nie zadaje, wszystkim się interesują, tak, są tacy pogodni, na co dzień się uśmiechają, mówią dzień dobry na ulicy do ludzi, których nie znają, a z czasem to moje wyśmiewanie się, na tym polega ich wielkość. Tym właśnie budują, że to do każdego człowieka, którego spotykają na drodze, podchodzą z uśmiechem, że są nim zainteresowani, jeżeli zaczynają rozmawiać, że ważne jest zapamiętanie imienia tego człowieka, żeby go z imienia i nazwiska nazywać, zwracać się do niego z imienia. Takie drobne rzeczy, które zaczynały, no, którym dla mnie zaczynał być, ja zaczęłam podziwiać Amerykę i potem już to były takie rzeczy, które widziałam na większą skalę, będąc u Państwa opowiadałam chyba to, że no, pierwszy test, jaki odbył się w sali akademickiej, nauczyciel wyszedł z sali. Ja wtedy przez pierwsze 5 minut siedziałam cicho i zastanawiałam się, ale zaraz, gdzie oni się nie ściągają, nie ma szumu, nic się nie dzieje. Nikt się nie ruszył, wszyscy pisali dalej, nikomu nie przyszło do głowy, że można oszukiwać. I to był taki moment, kiedy zrozumiałam, na czym polega wielkość Ameryki. Właśnie na tym, że oni z pokolenia na pokolenia przekazują sobie wartości i są im wierni. I to widać w takim codziennym życiu. Tak, tak, tak. No. Dlatego właśnie jest naszym marzeniem, żeby i Polska była kiedyś właśnie krajem takiego ducha, jakiego ducha jest w tym momencie Ameryka, tak? No, nasi hejterzy czy nasi wrogowie wypominają nam, że jesteśmy tam sektą, że chcemy, że jesteśmy agentami amerykańskimi. Tak, jeśli ma tak wyglądać właśnie, można powiedzieć, że takimi agentami możemy być i taką sektą właśnie ludzi wolnych, ludzi kochających Boga i ludzi chcących dla innych też dobra. Steve Bannon, kiedy przyjechał do Europy, nie pamiętam, czy to było we Francji, czy był we Francji, czy już był jak w Węgrzech, to mówił, że tak, będą o was mówić, że jesteście nacjonalistami, że jest, no będą wam przepinać rasistami, wiele takich rzeczy się pojawi. Noście to jako odznakę honoru. Bądźcie z tego dumni. To znaczy, że
To są wartości, za które inni was atakują. I tak trzeba do tego podchodzić. Niech mówią sekta, to znaczy to są ludzie, którzy nie rozumieją z tego prawa do worship, to worship, do wyznania, do wolnego wyznania. Będą mówić, że jesteśmy zafascynowani, albo może agentami Stanów Zjednoczonych. To są ludzie, którzy nigdy tak naprawdę nie doświadczyli tego, nie mieli takiego kontaktu, nie zrozumieli, czym jest Ameryka i jak wygląda to życie, nie kontaktowali się, nie starali się zrozumieć. Oni się przedstawiają oczywiście jako światowcy, ale tak naprawdę niewiele o tym świecie wiedzą. Okej, no to mamy to przemówienie już za sobą. Myślę, że no to będzie przemówienie, które pewnie wywrze wielki wpływ na najbliższy czas, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale powinno również i na świecie, w Europie, pewnie będzie szeroko komentowane. Myślę, że niektóre państwa będą zmuszone, żeby się odnieść do tego przemówienia. Zobaczymy, co powiedzą. Dawno nie było człowieka, który w taki, można powiedzieć, spokojny sposób, bo to przemówienie nie było pełne jakichś emocji, agresji, ale tak celnie, trafiając w sedno, wypunktował zło tego świata, wypunktował zagrożenia, wypunktował tych, którzy właśnie dążą do zniszczenia wolności, do zniszczenia państw narodowych, do wprowadzenia tego porządku światowego. Także zobaczymy, jak teraz zareagują ci, których, można powiedzieć, Trump wezwał do tablicy. Ja niestety powiem, że to będzie taki śmiech, to znaczy, że to jednak do tych elit europejskich no, zupełnie nie przemówi. Stąd myślę, że Trump tak szuka gdzieś tych partnerów i stąd między innymi to patrzenie na Węgry, na Włochy. No wiem, że było patrzenie na Polskę, no ale jakoś tutaj no, nie odpowiadamy za bardzo. Znaczy my możemy przyjechać, podpisać jakąś deklarację, no my chcemy wojsk amerykańskich, ale myślę, że w tej kwestii programowej i wartości, no to jeszcze musimy nad sobą bardzo dużo popracować. Okej. Okay. Pani redaktor, przejdziemy teraz do już tematów takich szczegółowych. Zaczniemy od tego uderzenia celnego w Chiny. O tym też prezydent Trump mówił w tym przemówieniu, bo oto w poniedziałek, jak dobrze wiemy, weszły w życie cła, w tym momencie cła na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów, cła 10% z możliwością zwiększenia stawek do 25%. Chiny nie odpowiedziały tym razem symetrycznie, tak jak na pierwszą turę ceł o wartości 50 miliardów dolarów, która kilka miesięcy temu została wprowadzona. Odpowiedziały w ten sposób, że obłożyły cłem amerykański eksport w wysokości 60 miliardów dolarów rocznie, cła w wysokości 5-10%, głównie chodzi o skroplony gaz ziemny, ale Chiny są gotowe wznowić rokowania handlowe ze Stanami Zjednoczonymi. Niemniej jednak mówią, że trudno jest negocjować, gdy Waszyngton przystawia nam nóż do gardła. Tak powiedział we wtorek wiceminister handlu Chin. Ja myślę, że to jest taki moment, kiedy Chińczycy już zdają sobie sprawę, że im te narzędzia, które można zaatakować Stany Zjednoczone, się kończą, a zdają sobie sprawę, że tych narzędzi Donald Trump ma jeszcze wiele. Bo są jeszcze kolejne cła, które może nałożyć. Są te chińskie banki działające w Stanach Zjednoczonych, które też mogą zostać zablokowane. Także on jeszcze ma całe duże pasmo środków do wykorzystania i Chińczycy powoli sobie z tego zdają sprawę, stąd teraz zaczynają stosować taką retorykę ofiary. Oni teraz są ofiarami, mają nóż przystawiony, są zastraszani. I ja myślę, że tu będą, ale to jest też taka taktyka na zwłokę, bo ja myślę, że prawdą jest to, co powiedział też wcześniej Donald Trump, kiedy powiedział, że Chiny będą starały się wpłynąć na wybory w Stanach Zjednoczonych. Oni przystąpią do następnych rozmów dopiero po wyborach, a w międzyczasie będą siali taką właśnie atmosferę, tutaj jest zastraszanie, nierówności, oni są wykorzystywani teraz. Jednocześnie też będą prowadzili odpowiednią kampanię w Stanach Zjednoczonych. Ja na swoim Facebooku umieściłam taki trochę zabawny wpis, to ujawnił jeden z Chińczyków, miliarder, który uciekł z Chin do Stanów Zjednoczonych, ale ma kontakty, bo między innymi dlatego dorobił się miliardów w Chinach, tym światem rządzącym i on opowiada o takiej rozmowie, która się niedawno odbyła między wiceprezydentem Chin Wang Qishan a grupą przedstawicieli świata finansowego ze Stanów Zjednoczonych. Ten chiński wiceprezydent przyjął tą delegację w piżamie, więc to też pokazuje, jaki to jest wielki świat po stronie chińskiej czasami, ale jednocześnie powiedział tym Amerykanom, no słuchajcie, ale to właściwie my już wygraliśmy, no bo my to, Chińczycy to mogą jeść trawę. Nie muszą się myć, nie muszą jeździć samochodami, wytrzymają bez tego, a wy? To jest taka no, próba, jednocześnie dodał, że teraz pojedźcie do Ameryki i powiedzcie to.
I to, budowania, to jest taka próba przekonywania pewnych środowisk w Stanach Zjednoczonych, że musicie wpłynąć na większe grupy w Stanach Zjednoczonych, żeby zagłosowali przeciwko Trumpowi. I Trump mówił, że właśnie będzie taka próba wpływania na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych, dlatego ważne jest, bo to, co się dzieje także na relacjach chińsko-amerykańskich, ważne jest dla całego świata, aby na Trumpa głosować, aby popierać ludzi, którzy są związani z Trumpem w tych wyborach, i to jest także zadanie dla Polonii. A więc to jest taka taktyka, którą stosują Chińczycy, a wiemy, że no w samych Chinach nie dzieje się najlepiej, giełda nie ma się najlepiej, jest coraz więcej firm, które chce uciekać z Chin do innych miejsc w Azji, żeby tam produkować, chce przenosić swoje firmy. Tutaj na Tajwanie także Ministerstwo Handlu mówi, że coraz więcej firm zgłasza, że będzie się przenosić albo będzie bezpośrednio przenosić się to do Tajwanu, jeżeli to są jakieś firmy, które w dziedzinach technologii działają, a jeżeli w takich dziedzinach jak na przykład tekstylia, no to bardziej będą szły w Azję Południowo-Wschodnią. I to też tak, że jest ogromny problem dla Chin, bo będzie jednak coraz więcej i kapitału, i firm uciekać stamtąd. Także ja myślę, że to jest bardziej taka panika, a jednocześnie próba ratowania poprzez wpłynięcie na to, co będzie za chwilę się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. Ten wiceprezydent Chin powiedział, że Chińczycy mogą jeść trawę przez rok lub dwa, a za dwa lata w Stanach Zjednoczonych są wybory prezydenckie. My mamy oczywiście nadzieję, że Donald Trump zdobędzie reelekcję. Wydaje mi się, że Amerykanie, którzy zobaczyli już jego rządy, tak, którzy jednak przynajmniej takie, ja śledziłem czat, który tam był podczas tego przemówienia, które było transmitowane przez telewizję Fox News, ludzie są w Ameryce pełni dumy, którą im przywrócono, pełni właśnie patriotyzmu. Nie wiem, czy wiadomo, to są jeszcze dwa lata, ale jeżeli Donald Trump będzie dalej tak jak czołg szedł do przodu i walczył o Amerykę, walczył o wolny świat przeciwko komunizmowi, nie wiem, czy on tych wyborów nie wygra w cuglach za dwa lata. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście tak jest. To jak się czyta media amerykańskie, to oczywiście jest tak mniej więcej trochę jak w tych mediach lewicowych w Europie, że no to Trump to jest idiota i że przegra te wybory i że co chwila ma jakieś problemy, ale jak się słucha ludzi, Amerykanów, ale nie tylko, bo nawet sami Chińczycy, oni naprawdę są pełni podziwu dla Trumpa i wielu z nich zgadza się z tym, co on robi, także w kwestii stosunków wobec Chin. Także to widać, że wzbudza podziw w takich przeciętnych ludziach. Elity, establishment ma problem z akceptacją jego i przyjęciem tego, ale wśród zwykłych ludzi, a to oni wybierają prezydenta, no jednak on ma posłuch. I jeszcze w trakcie tej przemowy, kiedy on mówił właśnie o wolnym handlu, to on powiedział, że zadaniem Stanów Zjednoczonych i jego jest nie pozwolić, aby nasi pracownicy byli ofiarami, a firmy były oszukiwane, a nasze bogactwo niszczone albo kradzione. On odnosił tu się do relacji chińsko-amerykańskich, ale to jest też taki program dla naszych rządzących. Kiedy się rozmawia z innymi rządami, w tym także z rządem chińskim, to nie pozwolić, żeby na tym cierpieli polscy pracownicy, polski przemysł, polskie firmy, żebyśmy nie byli oszukiwani, żeby nasz deficyt ciągle nie rósł. To jest taki program, który my powinniśmy mieć, a którego niestety nie widać. Ale jeżeli tutaj wprowadzamy wątek Polski, to myślę, że trzeba powiedzieć o wielkim sukcesie, który być może zmieni relacje gospodarcze polsko-chińskie, może zmieni ten niekorzystny bilans 12:1, bo oto, uwaga, Polska dostała pozwolenie od Chin dla 5 zakładów i dla jednej chłodni na eksport swobodny kurczaków do Chin. Także skoro tam jest ponad miliard ludzi, miliard 300 milionów, to myślę, że możemy tak zalać Chiny kurczakami, że w tym momencie już się odwróci ten niekorzystny bilans. Ja myślę tak, że ten pięć firm z kurczakami to sprawi, że to nie my będziemy mieli deficyt z Chińczykami, ale oni z nami, tym nowym jedwabnym szlakiem, to po prostu te kurczaki tam będą, no trzeba będzie drugi nowy jedwabny szlak pewnie wybudować. Nie, no to po prostu jest, znaczy cieszyć się trzeba, że każdy polski produkt, każda polska firma, która odnosi sukces za granicą, ale przynajmniej jest obecna, to jest dobre dla Polski. Oczywiście, że to jest dobre, tylko że mówimy, o czym my mówimy? Mówimy o deficycie 12:1, a nawet chyba już więcej, przynajmniej 12,5. Ja sobie sprawdziłam przed programem, jak to wygląda, bo to nie jest tak, że ten rynek się otworzył. On już się kiedyś otworzył, potem go zamknęli, to oczywiście go znowu mogą jeszcze kiedyś zamknąć, no bo to jest takie znowu Chiny, no wiadomo, jak się im coś odmieni, to nie będzie już kurczaków z Polski, będą z innego państwa. Teraz tak się składa, że tam
jest z wieprzowiną problem w związku z epidemią afrykańskiego pomoru świń, więc jest też większa konsumpcja kurczaków. Amerykańskie od 3 lat nie mają dostępu, no więc rzeczywiście być może potrzebują, więc zaczynają, no, zdecydowali się otworzyć ponownie dla polskiego rynku. Ale ja sprawdziłam, w 2016 roku, kiedy był chyba największy eksport kurczaków z Polski, to wartość tego drobiu wyniosła no niecałe 30 milionów dolarów. A nasz eksport mniej więcej w tym samym czasie w całości do Chin to było no, ponad 22 miliardy. Czyli to, no to było 22 miliardy i 30 milionów. No to jest naprawdę niewielki fragment, a oni mają to 12,5 razy więcej. No to ile my jeszcze takich firm i kurczaków musielibyśmy wysłać, żeby to jakoś się zbilansowało, prawda? No to jest tak samo jak z tymi jabłkami, no, że to jest jakiś fragment, jakaś niewielka ilość, którą możemy zapewnić na rynku chińskim przy ogromnych trudnościach, bo najpierw są lata pertraktacji, czasem się Chińczycy z tego wycofują, a potem jest, no mamy wejść na ten rynek i okazuje się, że trzeba zrobić marketing i na to trzeba wydać pieniądze, a polskie firmy nie są tak bogate, żeby mieć konkurować z Francuzami, Niemcami, Włochami i promować swoje produkty. Także no to jest taki rynek, który tak naprawdę jest dla nas bardzo trudny, zamknięty, powoli się otwierający, ale samo otwarcie to jeszcze nic nie znaczy. Właśnie z tymi jabłkami, że miał być to nasz hit eksportowy, a w tym momencie to my sprowadzamy z Chin wielkie ilości koncentratu jabłkowego. Może być podobnie z tym. Chińska firma wykupiła jednego z większych producentów koncentratu pomidorowego w Polsce. Już nie mówiąc o tym, że zdaje się dwie polskie firmy mięsne, między innymi Animex, on tam już przestał być dawno polską, ale między innymi Animex trafił w ręce chińskie. Także ja myślę, że ten rynek mięsa to tak jak już jabłek. To nie jest, że my opanowujemy ich rynek, tylko że oni już zdążyli spenetrować bardzo dobrze nasz rynek. Dokładnie tak. Także no, jest to jakiś, powiedzmy, promyczek, ale nie jest to żaden sukces, o którym należy głośno trąbić. Tutaj są potrzebne, nie wiem, czy w ogóle mamy szansę jakąkolwiek na odwrót tej tendencji, tego trendu. Po prostu jesteśmy chyba na przegranej pozycji z tym wielkim molochem chińskim. Przejdziemy teraz do reakcji w Chinach na porozumienie Watykanu z Pekinem. Jest to porozumienie, o którym niedawno mówiliśmy, gdzie Stolica Apostolska dogadała się z tym odłamem Kościoła katolickiego, który jest uznawany przez partię chińską, że ten już nie będzie tych niezależnych biskupów katolickich, z tego właśnie kościoła, można powiedzieć, niezależnego, takiego podziemnego, tylko będą biskupi mianowani można powiedzieć, przez władze chińskie, bo w zasadzie oni są mianowani przez Rzym, ale muszą mieć zgodę czy akceptację władz chińskich. Jakie są komentarze w Chinach na to porozumienie? Znaczy, najpierw to może zacznę od takiego oficjalnego komentarza, czyli tego kościoła Stowarzyszenia Patriotycznego, bo to Stowarzyszenie Patriotyczne będzie wystawiać listę. Oczywiście ta lista najpierw musi być zaakceptowana przez partię komunistyczną i dopiero stamtąd no, papież będzie mógł wybrać sobie tych biskupów. Znaczy krótko mówiąc no, o tym, kto będzie biskupem w Chinach, będzie decydowała partia komunistyczna. To jest tak już najprościej powiedziane. Ale jednocześnie to oświadczenie kościoła, oczywiście jest ogromna radość, że jest takie porozumienie, ale oni powiedzieli, że chińscy katolicy mają trzymać się ścieżki stosownej dla socjalistycznego społeczeństwa pod przewodem partii komunistycznej. To jest właśnie tak, jak ten kościół ma wyglądać. Jak on wygląda, no to często widać na tych filmach, które ja czasem umieszczam na Facebooku, że te kościoły, które się podporządkowały partii komunistycznej, mają coraz mniej symboli chrześcijańskich, a coraz więcej symboli komunistycznych, że tam nie śpiewa się pieśni religijnych, tylko śpiewa się hymny komunistyczne. Tak to niestety wygląda i, no i zgoda na coś takiego, no, wydaje się, wydał w tej chwili Watykan. Ale są też głosy przeciętnych Chińczyków, tych przeciętnych wiernych albo księży. Jest taki, ja wspominałam o tym w programie w Radiu Wnet, jest taki chiński bloger, ksiądz, on się nazywa Ksiądz z Gór, ale Górski Ksiądz, tak nazwał swój blog. I on właśnie mówi, że tak naprawdę dla niego w tej umowie to jest, brakuje najważniejszego elementu. To znaczy nikt nie zapytał chińskich katolików. Nikt im nie powiedział, co powinno być w tej umowie, co będzie. Nikt się nie zapytał, jakie jest ich zdanie na ten temat. To się po prostu umówiła hierarchia, wysoka hierarchia z Watykanu z komunistycznymi wysokimi aparatczykami.
Jeszcze to, co dodaje ten ksiądz, no to nawet wśród tych hierarchów watykańskich, gdy były głosy no, zwracające Franciszkowi uwagę, że to jest no, niestosowne, że są pewne błędy, że nie należy iść na taki kompromis, to Franciszek automatycznie ich usuwał. Był przypadek takiego duchownego, który no, został odesłany na placówkę do Grecji, dlatego że no, zabierał głos i sprzeciwiał się Franciszkowi. Także no, tak to wygląda. Wszyscy, którzy byli, zgłaszali jakieś uwagi, byli przeciwni, zostali przez Franciszka odsunięci. Katolicy chrześcijańscy nie byli wysłuchani zupełnie. No i stąd widać, że jest taki smutek, niezrozumienie. No i wydaje się taki brak nadziei, mimo takiej pozytywnej atmosfery, którą teraz papież Franciszek chce no, stworzyć, bo ja czytałam jego wypowiedź dla mediów, wracał właśnie z ostatniej pielgrzymki. W ostatnie miejsce to chyba była Estonia, wracał już do Watykanu i pytali się go dziennikarze, no jak, no, że są reakcje takie no, trochę nieprzychylne, komentarze, jaka jest reakcja papieża. No i papież Franciszek powiedział, no, że on zdaje sobie sprawę, że niektórzy katolicy w Chinach będą cierpieli, że będą może poczuli się zdradzeni, ale niech wierzą, niech mają zaufanie, niech wierzą papieżowi, niech mają do niego zaufanie. No to jest budowanie na tym, no ci Chińczycy codziennie, ci chińscy katolicy są narażeni na ogromne represje i oni mają, jedyne co im papież w tej chwili ma do powiedzenia, no to jest, że mają mu ufać. No wtedy, kiedy mógł brać głos, no niestety nie zabierał. Ja mówiłam jakiś czas temu o tym wywiadzie, jaki udzielił papież rok temu z okazji chińskiego Nowego Roku włoskiemu dziennikarzowi, który był takim, no pełną pochwałą ten wywiad dla władz komunistycznych, zwłaszcza jeżeli chodzi o Xi Jinpinga, pochwał wobec Chin, o mówienie o fascynacji, zafascynowaniu papieża Franciszka Chinami i ani jednym słowem nie było wspomniane o prześladowaniu chrześcijan w Chinach, a to początek 2017 to jest wtedy, kiedy ta kampania, największa kampania represji właśnie się zaczynała, właśnie się toczyła w Chinach. Także no, papież mówi ufajcie, ale jednocześnie nie bierze w obronę tej strony, która jest najbardziej prześladowana. Skąd my znamy to ufajcie, tak? U nas się mówi ufajcie. Widać, że tutaj też to jest. Tak, można powiedzieć, że te prześladowania już nie dotyczą tylko biblijnych chrześcijan z nurtu protestanckiego, ale właśnie i kościoły katolickie w tym momencie zmuszane są do... Krzyże są palone, tak jak pani redaktor powiedziała. Palone są księgi, palone są Biblie. Zmusza się, na przykład dzieci mają zakaz wstępu do kościoła, ludzi zmusza się do wyrzekania się religii, do wyrzekania się Chrystusa, a karą za sprzeciwienie się władzy jest między innymi utrata pracy, pozbawienie świadczeń socjalnych. Również, co jest kuriozalne, to pokazuje właśnie, no to jest no tak samo jak było w komunizmie sowieckim. Zamiast krzyży na kościołach wiesza się portrety komunistycznych przywódców. No były też takie przypadki, wielkie opowiadanie, że mieli obraz na przykład Chrystusa na ścianie, wchodziła bezpieka, ściągała i kazała powiesić jej obraz Xi Jinpinga. Także no to są takie no niemal jak za Polski pod rządami Sowietów historie. Mamy burzone kościoły, także kościoły katolickie. W ostatnich tygodniach, w czerwcu był przypadek zburzenia jednego z sanktuarium, miejsca, do którego pielgrzymowali katolicy z Chin. To są wszystko takie kościoły no, w miarę stare, one są z początku zeszłego wieku. I w sierpniu kolejny katolicki kościół zburzony, no to wszystko, co cały czas się dzieje, to no nie jest, że coś się zostało zatrzymane. I coś, to na co zwracają katolicy chrześcijanie. Mówią, no tak, papież wykonał taki gest, poszedł na kompromis, ale dlaczego nie dowiedzieliśmy się, że w związku z tym wszyscy ci duchowni, którzy zostali uwięzieni przez reżim komunistyczny, nie zostali uwolnieni. No tego nie ma. Czyli no nie, jest kompromis wyłącznie ze strony Watykanu. Watykan pokazał swoją słabość i niestety nie ma żadnego kompromisu ze strony Chin, bo wiadomo, że zawierając tę umowę, Chiny mają tylko dwa cele. Totalną kontrolę nad tym, co w kościele katolickim nie będą w stanie, do tej pory nie mogli zapanować, a ta umowa ma być także takim preludium do tego, żeby wymusić w przyszłości na Tajwanie, na Chinach zerwanie relacji z Tajwanem. I z tych celów Pekin na pewno nie zrezygnuje. Padła tutaj nazwa wolnych Chin, czyli Tajwanu. Mamy też informację do skomentowania związaną z Tajwanem. Otóż Stany Zjednoczone ogłosiły w dniu wczorajszym, że
sprzedadzą Tajwanowi części zamienne do samolotów amerykańskich, amerykańskiej produkcji, do samolotów F-16 myśliwców i do samolotów transportowych C-130. Kontrakt ma opiewać na $330 milionów. Chiny są bardzo niezadowolone z tego powodu. No wiadomo, Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję. Do tej pory jeszcze Stany Zjednoczone też nie uznały oficjalnie Tajwanu jako suwerennego kraju. Proszę o komentarz. Ale to jest zgodne z ten kontrakt i zgoda na to jest zgodne z polityką Donalda Trumpa. Donald Trump zapowiedział, że będą kontrakty, że Stany Zjednoczone będą dostarczać broń Tajwanowi, że będą bronić, że są zobowiązane do obrony Tajwanu i w ramach tej obrony ten sprzęt wojskowy będzie dostarczany. Jest to także wpisane w tę doktrynę, w ustawę o budżecie, także jest wpisane to właśnie, że Stany Zjednoczone będą dostarczać broń i są zobowiązane do obrony Tajwanu. Także to jest w dokumencie oficjalnym, w ustawie budżetowej Pentagonu. I Trump po prostu się z tego wywiązuje. Rzeczywiście, Trump oficjalnie i jego rząd nie uznał Tajwanu i myślę, że trochę jeszcze czasu upłynie za nim, ale mamy takie sygnały. Pod koniec sierpnia odbyło się seminarium w Waszyngtonie, na którym amerykański przedstawiciel tutaj na Tajwanie powiedział, że sytuacja jest tak napięta w tej chwili i działania Chin w regionie, między innymi na Morzu Południowochińskim, są tak niebezpieczne, że w tej chwili w administracji amerykańskiej bardzo silne jest takie przekonanie, że należy na nowo przemyśleć politykę jednych Chin. Politykę jednych Chin, to znaczy uznawanie, że istnieją tylko jedne Chiny. Oczywiście Chiny ludowe twierdzą, że to są one. Tajwan twierdzi, że to jest Tajwan, a polityka amerykańska tu jest taka, że to tak naprawdę Tajwańczycy będą nie definiować tego do końca i to Tajwańczykom będzie dane prawo zdecydowania, czy chcą być częścią Chin i jakich Chin. To jest dobry sygnał, to znaczy, że to jest bardzo duża zmiana w myśleniu administracji amerykańskiej, bo to tak naprawdę otwiera też pole do działania dla tajwańskiej dyplomacji, bo ja myślę, że Tajwańczykom powinno w tej chwili, wydaje mi się, że dużej większości rządzących obecnie nie zależy już na polityce jednych Chin. Tajwan w tej chwili powinien mówić, że nieważne, czy są jedne Chiny, dwie Chiny, my jesteśmy Tajwanem. Czy tamta strona się nazywa Chiny, niech się nazywa, my nie chcemy się nazywać Chiny, my jesteśmy Republiką Tajwanu. I to powinien przedstawiać Trumpowi obecny rząd i widać, że są takie próby, takie działania i myślę, że ta dyskusja wewnątrz Waszyngtonu, w rządzie Trumpa otwiera pole dla Tajwańczyków, żeby wyłożyć swoje racje i swoje oczekiwania. To wcześniej to było niemożliwe. Reakcje za Obamy, jakiekolwiek głosy ze strony Tajwanu, że cokolwiek trzeba zmienić albo że żeby Ameryka bardziej wsparła, poparła, to było odrzucane. Mimo, że oczywiście były pewne kontrakty wojskowe, ale to było i długo negocjonowane i było dużo warunków i nie było to łatwe. Za Trumpa wygląda to zupełnie inaczej. Widać, że rzeczywiście Trump traktuje Tajwan jako sojusznika. Pytanie jeszcze odnośnie tego Watykanu, o którym wcześniej mówiliśmy, bo w sumie wśród tych kilkunastu krajów, które uznają oficjalnie Tajwan, jest właśnie Watykan, tak? Państwo kościelne. Pytanie jest takie, czy to zbliżenie z chińskimi komunistami i to pójście na rękę w sprawie tych właśnie nominacji biskupich nie skończy się właśnie tym, że Watykan będzie krajem, który wycofa swoje poparcie dla istnienia Tajwanu, czy przestaje uznawać Tajwan jako niepodległe państwo. Znaczy, na pewno to jest celem Chin i to jest taki ostateczny cel Chin. Oni w tej chwili poszli na taką umowę właśnie tylko i wyłącznie dotyczącą biskupów. Wcześniej też były takie negocjacje, ale zawsze przy każdych rozmowach Chiny stawiały warunek, ale musicie zrezygnować z Tajwanu na naszą rzecz. W tej chwili ustąpiły z tego warunku, po prostu przesunęły go na później. Ale to jest główny cel Chin w relacjach z Watykanem. Także z tego warunku na pewno Chiny nie ustąpią. Watykan zapewnia, że to jest tylko i wyłącznie umowa religijna i nie dotyczy kwestii politycznych. Jakoś naiwnie wierzy, że Pekin, mogąc kontrolować kościół katolicki w Chinach, nie wykorzysta tego, żeby wymusić na Watykanie zerwaniu relacji z Tajwanem. Mi wydaje się raczej bardziej prawdopodobne, że wykorzysta. Tak, niestety.
Teraz przejdziemy do kolejnego kraju Dalekiego Wschodu, który wychodzi tak jakby, czy ucieka spod chińskiej dominacji. Mianowicie mówimy o kraju takim wyspiarskim, egzotycznym jak Malediwy, gdzie rządził wcześniej, można powiedzieć, prochiński prezydent, który nazywał się Abdullah Yamen. Przegrał on wybory i przegrał właśnie z człowiekiem, który pokazywał zagrożenia nowego jedwabnego szlaku, który w tamtą stronę również się rozwija, pokazywał zadłużenie własnego kraju u Chińczyków na kwotę $1,400 mln i no, grożącą, można powiedzieć, grożące bankructwo lub całkowite uzależnienie się od Chin. Wygrał nowy człowiek, który się nazywa Ibrahim Mohamed Solih, zdobył ponad 58% głosów w wyborach prezydenckich. Mówi się, że jest to porażka właśnie Chińczyków, a zwycięstwo opcji indyjskiej. I tutaj też jest znowu Indie, Chiny, to o czym też było w przemówieniu prezydenta Donalda Trumpa w ONZ. Pekin jeszcze nie zareagował na wyniki tych wyborów. A prosimy o reakcję panią redaktor. Ja jak słyszałam tę wiadomość, no to skomentowałam, że nowy jedwabny szlak się sypie, bo to nie jest pierwsze państwo w regionie, które właśnie no, poszło taką drogą. Kilka miesięcy temu w maju to była Malezja. Dokładnie tak samo. Wybory, był prochiński rządzący premier i wybory pod hasłem właśnie niebezpieczeństwa chińskich inwestycji, które mogą się skończyć utratą przynajmniej finansowej suwerenności danego państwa. I dokładnie to samo teraz mieliśmy ten sam przykład, to samo wydarzyło się właśnie na Malediwach. Dokładnie ten sam schemat. To są kraje, w których nowe inwestycje odbywają się w ramach nowego jedwabnego szlaku. To są kraje, które zdecydowały się na te inwestycje, zaprosiły Chiny, zgodziły się, aby oni inwestowali, wyłożyli pieniądze, znaczy udzielili pożyczek. I te kraje teraz mają wybory, w których właśnie uzależnienie od Chin jest jednym z głównych tematów. To powinien być temat do przemyśleń dla nas, którzy rzekomo chcemy, aby Chiny nam budowały różnego rodzaju drogi, konstrukcje, a także porty. Czym to się kończy? Bo te kraje już przez to przeszły i kończy się tak, że partia, która promuje te prochińskie inwestycje, chińskie inwestycje, przegrywa. I tak się stało właśnie w Malediwach. Wcześniej przed tymi chińskimi wpływami rzeczywiście to było takie miejsce, gdzie były dość silne wpływy Indii. Indie cały czas patrzą na to miejsce jako na takie, którym rzeczywiście mogą odgrywać główną rolę. I ten nowy prezydent też jest zainteresowany większą współpracą z Indiami. W związku z tym no to z tego na pewno cieszą się Indie, na pewno cieszą się Stany Zjednoczone, które także bardzo rozwijają współpracę z Indiami. Indie to jest właśnie jeden z tych krajów, które Donald Trump wymienił obok Polski jako te cztery kraje sojusznicze. Także to jest ważne miejsce. No więc ja myślę, że Malediwy, no niewiele mamy z nimi wspólnego, ale tak warto popatrzeć na to doświadczenie. Kolejny kraj, który stara się zerwać te uzależnienie od chińskiego kapitału, chińskich inwestycji. Malezja to robi no, w sposób taki bardzo udany, bo nie tylko wygrał premier, który jest no, jednak za rozróżnieniem tych wpływów chińskich, widział zagrożenia chińskie, ale pojechał do Chin i doprowadził do anulowania głównych kontraktów. A zaraz jak wrócił z Chin pod koniec sierpnia, to wziął się za inne umowy chińskie, między innymi bardzo ciekawe, bo to się odnosi do takich projektów Smart City, które także u nas zdaje się są popularne. Otóż bodajże na południowym wybrzeżu, tam zaraz przy granicy z Singapurem, Chińczycy mieli wybudować takie miasto, sztuczną wyspę miasto, właśnie, które miało być takim smart city, to było w całości inwestycje chińskie i rząd Malezji odkrył, że Chińczycy oferują swoim obywatelom właściwie no, mieszkania, domy na tej wyspie w zamian za to, że oni będą inwestować kapitał w Chinach, że ten kapitał nie wypłynie, że za jakieś inwestycje. No od razu jak się dowiedział o tym rząd obecnego premiera Mahathira Mohameda, no to zapowiedział, że nie będą wydawane chińskie wizy, nie będą wydawane wizy w ramach tej inwestycji, bo jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa, bo Chińczycy mieli plan, to też ujawniło władze Malezji, żeby sprowadzić 700 tysięcy obywateli chińskich. Raptem w Chinach, w Malezji by się znalazło 7, w takim smart city, znalazłoby się w ramach inwestycji, w ramach nowego jedwabnego szlaku, znalazłoby się 7 tysięcy obywateli chińskich. No teraz oni dostaną tych wiz, więc ta inwestycja jest pod dużym znakiem zapytania, ale to też pokazuje, w jakim kierunku idą Chińczycy, że oni nie
nie tylko inwestują, coś budują, ale też myślą, żeby tam osiedlać swoich obywateli, które niekoniecznie muszą płacić na tą inwestycję, tylko w inny sposób no, współpracują z rządem chińskim. Odpływa kapitał więc z Chin, więc wygodniej jest właśnie zaoferować jakąś nieruchomość w no, dość atrakcyjnym miejscu po to, żeby obywatel chiński jednak inwestował nadal w Chinach, nie zabierał tej gotówki. No także to te doświadczenia i Malediw, i Malezji pokazują, no, w co my się pakujemy. I nie ma żadnej debaty na ten temat, nie ma informacji, nie ma analizowania, jak to wygląda w innych krajach. Jest wiele fałszywych informacji, jest wiele mitów nieprawdziwych dla Polski. Tak, ja od razu skojarzyłem, jak pani mówiła o tym Smart City, tutaj jest kwestia centralnego portu komunikacyjnego i Łodzi, która właśnie mówi się, że to takie mogłoby być miasto, gdzie będzie chińska dzielnica i też mówi się o Gliwicach jako pierwszym właśnie inteligentnym mieście, które ma być zbudowane w Polsce, jeśli chodzi o technologię i oczywiście partnerem technologicznym jest firma Huawei, chińska firma należąca do chińskiej bezpieki. No, to jest pierwszy krok. Za chwilę zaczną mówić o tym, że no, bo trzeba więcej inwestycji, więc no, być może chińscy obywatele tutaj zainwestują i zaczną mieć chińskie kolonie po prostu, bo chińskie osiedla. Także to już jest przerobiła Malezja, ale my się z tego doświadczenia niczego nie uczymy. Okej, okay, dziękuję. W takim razie jeszcze jeden temat. Chciałem zapytać panią redaktor, dlaczego Pekin boi się hongkońskich narodowców? No, ja bym się zapytała, czy polscy narodowcy już się upomnieli o hongkońskich narodowców, czy nadal się upominają o chińskich komunistów? No, to jest taki kolejny przykład tego, jak wiele autonomii mają obywatele Hongkongu. Tę autonomię obiecano wtedy, kiedy pan Garret Thatcher podpisywała z Chińczykami umowę o tym właśnie w 1984 roku jeszcze, że właśnie przynajmniej do 2047 roku Chińczycy będą się rządzić swoimi, Hongkongczycy będą się rządzić swoimi własnymi prawami, że będzie tam autonomia. No to teraz mamy właśnie taki przykład tej autonomii, to znaczy jeżeli jest partia, która głosi program, który się nie podoba partii komunistycznej, no to trzeba tę partię zdelegalizować, a jeżeli ktoś będzie wpłacał, popierał tę partię, to są kary nawet więzienia. Ta partia jest oczywiście niebezpieczna dla Pekinu, dlatego że ona głosi no, niezależność, niepodległość, chce niepodległości dla Hongkongu, a do Chin ma stosunek taki jak do Wielkiej Brytanii, to znaczy traktuje ich jako kolonizatora. To są ludzie młodzi, którzy są w tej partii, ludzie, którzy zauważyli, że rządy Chińczyków nie przyniosły dla żadnych korzyści dla przeciętnych Hongkongczyków, bo oczywiście ci najbogatsi, ta finansjera, duży przemysł, przedstawiciele wielkich firm, oni się dobrze dogadują z establishmentem komunistycznym w Pekinie, ale dla przeciętnego Hongkongczyka to poza ograniczaniem coraz bardziej ograniczanych wolności, niczego więcej z tego nie ma. I to jest taki jeden tylko z wyrazów tego, co się dzieje w tej chwili w Hongkongu. Właśnie także teraz otwarto połączenie, to też jest wielka informacja, często się o tym mówi, że otwarto połączenie szybkiej kolei z Hongkongu do Chin, ale nie mówi się, że to połączenie, wymóg Chińczyków był taki, żeby w centrum Hongkongu, na stacji kolejowej, skąd odjeżdża ten pociąg, był posterunek chińskiej policji. Tam będą chińscy policjanci, będą kontrolować, będą mogli aresztować na tym dworcu obywateli Hongkongu, jeżeli im się coś nie będzie podobało. To jest właśnie autonomia Hongkongu. Ona jest coraz bardziej ograniczana, mimo że jest zapisana w umowie. To też pokazuje, jaki jest stosunek Chińczyków do zawieranych umów. Rok temu, kiedy było wielkie święto przekazania, 20-lecie przekazania Hongkongu Chinom, to wypowiedział się wtedy rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Chin i powiedział, że ta umowa z 1984 roku podpisana przez Margaret Thatcher, to ona właściwie jest taki dokument historyczny i właściwie nie ma żadnego praktycznego znaczenia. To był taki stosunek, to najlepiej opisało, jaki jest stosunek do papieru i złożonego na nim chińskiego podpisu przez chińskich komunistów. Oni w każdym momencie mogą powiedzieć, to nie jest ważne, to już nie obowiązuje. Także to też jest nauczka dla nas, jak jeżeli podpisujemy jakieś umowy z Chińczykami, abyśmy to wiedzieli, że oni to w każdym momencie mogą przestać traktować poważnie. Hongkongczycy są tego najlepszym przykładem. To widać było nawet na przykładzie tej słynnej firmy Kowek, która miała budować autostrady na Euro 2012. Po prostu jeszcze nie wyschnie dobrze, a atrament na podpisanej umowie z Chińczykami, oni już uważają ją za być może za nieważną.
Tak, to jest właśnie, no to komuniści po prostu, no komuniści, słowo, umowa, to są rzeczy dla nich, które no nie istnieją. Kłamstwo to jest to czym to jest narzędzie ich działania. A my łudzimy się, że chińscy komuniści działają inaczej. Będą uczciwi. No niestety, to był ostatni temat. Przechodzimy do ogłoszeń. Szybciutko. Już za 3 dni, tylko 3 dni zostały do spotkania Polaków ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady z pastorem Pawłem Chojeckim, które odbędzie się w sobotę 29 września o godzinie 17 miejscowego czasu w kościele Jackson Creek Fellowship Church w Monee w stanie Illinois. Chętnych prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa na stronie jacksoncreekfc.net. Informacje o spotkaniu znajdziecie również na stronie megakościół.pl. W piątek, 28 września, klub IPP Irlandia Północna organizuje spotkanie otwarte o godzinie 14. Szczegóły na adresie klubirlandiapoucna@idpodprąd.pl. I przypominamy również o zbliżających się spotkaniach klubów w Polsce. Jutro w Olsztynie o godzinie 17.30 w piwniczce hotelu pod zamkiem, a z kolei w sobotę we Wrocławiu o godzinie 17.30 w Nadodrze Cafe Resto Bar przy ulicy Bolesława Drobnera 26A. I ostatnie ogłoszenie. Myślę, że należą się gratulacje dla Radia Wnet, którego również korespondentką jest właśnie pani redaktor Hanna Szen. Radio Wnet uzyskało Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o przyznaniu częstotliwości Radiu Wnet, czyli będzie mogło legalnie i oficjalnie nadawać na paśmie UKF. To jest właśnie dziwne, że w Polsce trzeba długo się starać o to, żeby można było działać normalnie, jak nie wiem, w wolnym kraju, jak w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że chyba nie byłoby takich kłopotów z tym. Tak, dokładnie, że radio, które jednak no, naprawdę jest takim głosem Polaków, bo oni często jeżdżą po Polsce, zbierają te głosy, słuchają Polaków, gdzie mówi się o tematach naprawdę często, których w głównych mediach nie ma. Całkiem dobre radio, no, musiało się na dużą batalię przejść, żeby wreszcie być słyszalnym w Warszawie i Krakowie. No to jest, no, to z jednej strony smutne, ale oczywiście gratulacje. Ja to radio cenię. Cieszę się także, że w tym wniosku, którym złożyli, to było opublikowane na stronie, że pisali także, że no to radio jest, ma korespondentów, w tym także wspomniano mnie. Mi się dobrze współpracuje z tym radiem. Jest to radio, które tak jak telewizja Idź Pod Prąd, nie boi się tego, co mówię. Także takie media trzeba popierać. Dokładnie. Także te gratulacje są również i dla pani Haniu. Cóż, na chwilę obecną dziękujemy. Mam nadzieję, że program taki właśnie mocny, energetyczny, szybki, dużo tematów poruszonych wam się podobał. Moim i waszym gościem była redaktor Hanna Szen prosto z Tajwanu. Dziękuję, do usłyszenia. Michał Fałek, dziękuję za dziś. Zapraszam o 18 na serwis, a później odpowiemy na wasze pytania. Dzięki. Podpułkownik Zygmunt Szyndzielarz Łupaszka to jeden z największych bohaterów antykomunistycznego podziemia. Należy do prawdziwego panteonu żołnierzy wyklętych. Więziony, dręczony, katowany przez UB. Za kraj walczy z wielkim trudem, przynosząc ojczyźnie chlubę. Hołd pułkownikowi za wszystko to, co zrobił. Za krew przelewano twardo, stawiając na swoim. Za czasy bezpieki, w których przyjmował tony. Zawsze nieugięty, prędzej martwy niż czerwony. Na pomoc rodakom w trudnych chwilach spieszył. 39. uderzenie trzeciej Rzeszy. Siadam, kartka zeszyt, piszę, czytam, ludzi pytam. Moja rap, zajawka, lekcja historii na bitach. Wrześniowa kampania, nadeszły zawirowania. Staną na czele szwadronu, co ojczyznę ochrania. Ucieczka z niewoli, przedostanie do Lwowa. Spryt, odwaga, honor, nimi się cechował. Nie było, że boli, trzeba było podjąć walkę. Właśnie o tym spisywane są wersy na kartkę. Spoczywa na powązkach, hołd składa cała Polska. Nieugięty, waleczny, aż do samego końca. Wartości obrońca, od kuli stracony. Nigdy się nie wyrzekł orła i korony. Spoczywa na powązkach, hołd składa cała Polska. Nieugięty, waleczny, aż do samego końca. Wartości obrońca, od kuli stracony. Nigdy się nie wyrzekł orła i korony. Orła i korony.
warszawskim okotu, więzienie Rakowiecka. Wyrok kara śmierci, wydaje świnia ubecka. Nie prosił o łaskę i nie wyrzekł się polskości. Lata w kazamatach, oni nie zdali litości. Modlitwa na ustach i opanowanie. Dobrze wiedział doskonale o tym, co zaraz się stanie. Czas wykonać wyrok, bo minęły tortury. Jeden strzał w tył głowy, teraz patrzysz z góry. Na kraj patriotów kultywowanie pamięci. Wielu na tej ziemi wie już, kim byli wyklęci. Ramię w ramię stali, też więźniowie pozostali. Cześć mu oddawali, oprawcy się nie bali. Hołd niezłomnemu, który wiecznie w boju. Pułkownik Bubaszka, spoczywaj w pokoju. Spoczywa na Powązkach, hołd składa cała Polska. Nieugięty waleczny, aż do samego końca. Wartości obrońca, od kuli stracony. Nigdy się nie wyrzekł orła i korony. Spoczywa na Powązkach, hołd składa cała Polska. Nieugięty waleczny, aż do samego końca. Wartości obrońca, od kuli stracony. Nigdy się nie wyrzekł orła i korony. Orła i korony. Wiosna 2013 i PN znajduje szczątki. Kwatera na Łączce, warszawskie Powązki. Szacunek badaczom, bo to oni ciężką pracą dołożyli wszelkich starań, aby się zebrała wiara, która godnie pożegnała walecznego generała. Tobie na zawsze w pamięci, tobie cześć i chwała. Tysiące ludzi zebranych na twym pogrzebie. Odpalone race, piękny widok miałeś w niebie. Dla wszystkich obecnych dzień pogrzebu był pamiętny. Wielu na tej ziemi nie obce losy wyklętych. Wielu na tej ziemi swojej postawy nie zmieni. Bieli i czerwieni, tu na zawsze urodzeni. Świeć Panie nad ich duszą, wieczny odpoczynek daj. Hołd wszystkim niezłomnym za walkę o wolny kraj. Spoczywa na Powązkach, hołd składa cała Polska. Nieugięty waleczny, aż do samego końca. Wartości obrońca, od kuli stracony. Nigdy się nie wyrzekł orła i korony. Spoczywa na Powązkach, hołd składa cała Polska. Nieugięty waleczny, aż do samego końca. Wartości obrońca, od kuli stracony. Nigdy się nie wyrzekł orła i korony. Orła i korony. We'll be right back.